okej. Nie tło, nie tło, nie rób tego. Nowe tło, nowe życie, nowa jakość. Świetna wiadomość dla wszystkich fanów Undertale. 31 października Toby Fox wydał na komputery pierwszy epizod nowej gry pod tytułem Deltarune. Tak, Deltarune to anagram od Undertale. Udostępniony on został za darmo i podobno zapewnia zabawy na około 2 godziny. Autor sam zakłada, że gra dzieje się w innym uniwersum niż Undertale, ale gra nie może się odciąć od swojego rodowodu. Znajdziemy tutaj te same potworki, styl, grafiki czy bardzo podobny system walki, który łączy klasyczne elementy walki znanych z JRPG-ów z elementami zręcznościowymi i minigrami. Mi ostatnio nie chciało się grać w tą grę, bo jestem trochę przesycony RPG-ami, ale z pewnością zagram, jestem wielkim fanem Undertale'a. Autor zapowiedział, że to nie będzie ostatni epizod, więc tym lepiej dla nas. Silly Venture. Silly Venture już za nami i czas się pochwalić jak na... Silly Venture już za nami i czas się pochwalić jak poszło, bo każdy kto oglądał poprzedni odcinek wie, że wystawiałem wraz z dwoma kumplami demo w kategorii Atari VCS Demo. No i poszło całkiem fajnie, to było moje pierwsze demo w życiu. Udało się je ukończyć, co było głównym celem tej imprezy, czyli skończyć właśnie demo. Zacząć i skończyć, to było to. A zaskoczeniem wielkim dla nas było to, że nasze demo zajęło pierwsze miejsce w tej kategorii. Szczerze przyznam, że naszemu demo bym nie dał pierwszego miejsca i nie jest to jakaś fałszywa skromność, po prostu pod względem wizuali i spraw technicznych było zdecydowanie gorsze od dwóch innych, ale nieznane są wyroki ludzkie. Natomiast jeśli chodzi o warstwę muzyczną, no to genialna muzyka stworzona przez KK'a w zasadzie zdeklasowała rywali i może to też miało duży wpływ na ostateczny werdykt. Ale jak już wcześniej wspomniałem, to nie samo miejsce ma znaczenie, tylko to, że udało mi się skończyć pierwsze demo. Udało mi się napisać spory kawałek kodu i fajnie. Bo w zasadzie każdemu, komu napomykałem, że piszę demo na Atari VCS, to patrzył na mnie jak na jakiegoś zboczeńca, co lubi lizać stopy. Wiecie, Atari 8-bit, 16-bit w porządku, ale VCS to już troszkę za nisko. A co do samego Silly Venture i pisania dema, to jest to niesamowite przeżycie. Było to miesiąc takiego ostrego crunchu, siedzenia po pracy i kodowania. I przyznaję, że może już trochę jestem na to za stary, straszliwie mnie to wymęczyło. Ale czasami dobrze jest sobie tak dokręcić śrubę i przypomnieć sobie, jak to jest być produktywnym, więc z pewnością za rok też coś wystawię. Pod krew i piksele całkiem niedawno zostało przetłumaczone na język polski. Tematyką książki jest crunch w świecie gier, opisując prawdziwe przykłady zarówno tych największych, jak i tych mniejszych tytułów. Dla tych, co nie wiedzą, czym jest crunch, śpieszę z definicją. Pojęcie crunch funkcjonuje w świecie twórców gier i oznacza tak naprawdę pracę w nadgodzinach, nic mniej, nic więcej. Specyficzne jest to dla tej branży, że im bliżej wydania gry, tym większy crunch. I w zasadzie stało się to już symbolem całego game dev. 80-godzinny tydzień pracy? A co, myślałeś, że to będzie lekka praca? Robisz gry, gościu. Dalej. Każdy, kto pracował w game devie, wie, o czym mówię. Ja nie wiem, bo nie pracowałem. Autor opisuje crunch na podstawie przykładu 10 gier, w których w procesie tworzenia coś nie zagrało. Nie jest to suchy opis na podstawie newsów dostarczonych przez growe portale. Autor jeździł po świecie i przeprowadzał wywiady z twórcami. Mogłoby się wydawać, że będzie interesująco. No i jestem już w połowie książki i wiem, że Krew, Pot i Piksele to książka, bez której mógłbym żyć. A najgorsze jest to, że nawet nie potrafię ubrać słowa tego, co tutaj nie zagrało. Miałem ogromne oczekiwania co do historii zawartych w książce.
po tytule naprawdę liczyłem na ostry hardcore, a to co dostałem to takie... No wiecie, pracowaliśmy nad godziny, było stresująco, ktoś się zwolnił z pracy. No, ale nic specjalnego. Porównując tą książkę do choćby takiego Masters of Doom, bo to też jest książka o ludziach tworzących gry, brakuje mi przede wszystkim tych ludzi. Jakoś tak nie potrafiłem się zaangażować w to, co napisane. A do tego fakt, że w książce zawarte jest 10 historii, sprawia, że w zasadzie to wszystko tak szybko i po łebkach. Z jednej strony ani to dobry dokument, bo tych historii trochę brakuje i szczegółów. A z drugiej strony to dramat też taki sobie. Zabrakło mi tych krwi, potu. Piksele były. Ale książek po polsku o grach jest tak mało, że pewnie i tak ją kupicie. I nie ma w tym nic złego. Bo nie jest to zła książka. Jest to po prostu książka, która nie oczarowała. Jest to książka przeciętna. W retro-youtubowym światku zawrzało po raz kolejny. Czy to stare gry są najlepsze? Czy nowe są coś warte? I dlaczego nie? Nie oczekujcie ode mnie, że ja w tą dyskusję się włączę. Jest to temat przewałkowany na lewo i prawo i wszystkie argumenty zostały użyte i w zasadzie szkoda gadać. Ale w związku z tym tematem chciałbym poruszyć inną sprawę. To będzie opowiastka o indykach, o tym jakie są smaczne i jakie są zdrowe dla nas graczy. Mariusz nie lubił indyków, jak był młodszy. W zasadzie nie znał indyków, nie znał smaku indyków. I myślał, że to jest niedobre. Aż pewnego razu spróbował i do teraz tylko je indyka. I nie wiem, który indyk był pierwszą grą, w którą zagrałem. W zasadzie ciężko jest znaleźć taki moment, w którym możemy mówić o indykach. Możemy mówić o momencie, w którym świadomość bycia indykiem powstała, o świadomości rynku indie. Ale myślę, że te indyki zawsze gdzieś tam były. W zasadzie teraz to już ciężko powiedzieć, co jest tą grą niezależnym. Jednak podskórnie czujemy, mówiąc indyk, mamy na myśli mniejsze produkcje, bez wielkomilionowych budżetów, nie wiem. I nieistotne, czy robiło to kilka osób, czy jedna, czy ktoś to robił po godzinach, czy finansował mu to Kickstarter. W tych właśnie mniejszych studiach ukrywa się to, co utraciliśmy w dzieciństwie. Czyli magia. Do kogo kieruję te słowa? Przede wszystkim do tych, którzy w pewnym momencie przestali czerpać przyjemność z grania w nowe, duże AAA. I naprawdę, ja tak mam. Ja gram w takiego Wiedźmina 3, ja widzę, że to jest świetna gra, to nie, jak Wiedźmin 3 najlepszy. Ale mi nie wchodzi. Czemu? No nieważne, dokonałem kilku analiz i powiedzmy mam jakieś zdanie na ten temat. Ale wtedy właśnie przechodzę do indyka, są to produkcje mniejsze, krótsze, ale które nastawione są na jakąś konkretną mechanikę, która ma bawić. One zawsze są jakieś. Indyki nie mogą pozwolić sobie na ultrarealistyczną grafikę, bo nie mają takiego budżetu. Też nie muszą przez to trafiać do szerokiej rzeszy graczy, mogą sobie pozwolić na tych bardziej wysublimowanych smakoszy. I jeśli nie macie wyzwań w nowych grach, jeśli nie znajdujecie nic świeżego, no to spójrzcie tam. Chcecie świetnego platformera? Proszę bardzo, jest Super Meat Boy. Tańczymy i walczymy w kryptach. A może zawsze marzyliście, by być celnikiem na granicy? Papers, please. Gra o zarządzaniu załogą statku kosmicznego. Budujemy więzienie. Gra RPG, w którym naszym celem jest czynienie dobra. Czy może bardzo ciekawa i wzruszająca historia dwóch braci, których smaczkiem jest mechanika sterowania dwoma postaciami naraz. I to jest tylko kilka tytułów, które wymieniłem. Ja sam dryfuję po powierzchni tych najlepszych.
zagłębiając się tam jest tego więcej i każdy znajdzie coś dla siebie. Dlatego jeśli już doszliśmy do tego momentu, że na myśl o nowych grach zaczynamy wymieniać Call of Duty czy kolejną część GTA, chociaż tak naprawdę GTA jest świetne, to może warto spojrzeć w stronę indyków. Kosztują one odpowiednio mniej, też odpowiednio mniej czasu zazwyczaj możemy w nie grać, chyba że to są takie, które się nie kończą. Ale z pewnością odnajdziecie tam coś dla was, moi drodzy. Nie bójcie się eksperymentować. I jeszcze jedno z serii przeminęło z wiatrem, czyli coś, o czym wam opowiem, co już i tak jest nieaktualne. Bo w zeszłym tygodniu na GOG.com za darmo można było zgarnąć koncert symfoniczny, tak się mówi, symfoniczny, muzyki z Wiedźmina 3. Teraz jest do kupienia już w normalnej cenie, jest to chyba 20 zł czy coś takiego. Jest to niesamowite doznanie, jest oczywiście świetnej jakości i polecam nawet teraz wydać te zaskórniaczki, bo słucha się wspaniale. I to już wszystko na dziś, może się widzimy za tydzień, może za dwa. Proszę bardzo, jeśli się zastanawiacie, czemu taki wyprostowany jestem, to nie dbam tak o postawę. Po prostu mój profesjonalny setup zakłada, że sam swoim ciałem podtrzymuję tą matę dziecięcą, która robi mi za tło i... źrebak.